Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Kilka dni temu robiłem dla Was recenzję podkładki HyperX Fury w rozmiarze XL, największej, bardzo dobrej swoją drogą, ale w pośpiechu tam montując, nagrywając, mam tego mnóstwo po prostu sprzętu, zapomniałem zrobić test wodny, a pytacie mnie, czy jest wodoodporna, więc dzisiaj szybciutko odpowiedź. Już biorę do ręki płyn, jest buteleczka i sprawdzamy, jak ta podkładka się zachowa w kontakcie z wodą. Rozlewamy troszkę. Już nie za dużo, żeby jej cały nie zachrapać. Ok, już chyba widzę, co się tutaj dzieje. Częściowo wsiąka, ale duża część wody utrzymuje się na powierzchni, czyli nie ma tutaj pełnej wodoodporności. Jeszcze to troszeczkę rozprowadzimy. Chociaż. Nie no, część jednak wsiąknęło, jak widzicie. Mamy tutaj troszkę wilgotne, natomiast część wody zostaje w kropelkach zbita, ale z tego co pamiętam, producent nigdzie nie deklarował wodoodporności, więc to jest naturalne zjawisko. Dobra, osuszymy ją troszkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będzie plama. Jeśli będzie, to jest tylko częściowa wodoodporność, taka powierzchniowa. No dobra, powiem Wam, że troszkę to wilgotne jest, troszkę wpiło, natomiast nie jest też taka powierzchnia, jak w podkładce Whitera chociażby, gdzie ta woda rozlewa się i wsiąka jak w gąbkę, jak w jakąś ściereczkę. Tutaj część tej wody jednak utrzymuje się na powierzchni i jak będziemy szybcy, coś nam się rozleje, kola, herbata, cokolwiek, zetrzemy to sobie, potem przesuszymy troszeczkę i będzie ok. Nic się z tym nie powinno złego dziać. Tak więc to było uzupełnienie do recenzji podkładki HyperX Fury XL. Dziękuję Wam za uwagę, cenę macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!